Dzień dobry. Kolejny dzień naszych wyjazdów dzisiaj. Typowe irlandzkie śniadanie. Hot chicken baguette. Dodatkowo pan Jan zażyczył sobie jeszcze z ketchupem. Oryginalnie dają tutaj z majonezem i sałatą, ale te kawałki, te składniki odrzuciliśmy. Taki cud kosztuje 4,60 euro. Dobra była? Pyszna. No, zamakuje mu. Panie Janku, jak taka była? Dobra. Spoko? Dzisiaj w planach wyjazd do Killarney. Będziemy spacerować po Parku Narodowym Killarney. I jeszcze na Drabinę Diabła. Idziemy obejrzeć też Drabinę Diabła. To jest takie podejście na najwyższy szczyt Irlandii, Carran Tuchel. Także jemy śniadanie i lecimy. Wielka góra, zmierzamy tam. Tak, to są Carran Tuchel, MacGilly Cudirix się nazywają te góry. Jedziemy tam, na wprost jest Carran Tuchel, obok są inne wysokie szczyty. Tam jedziemy. Ogromne. Dotarliśmy na miejsce. Zmierzamy w kierunku najwyższego szczytu w Irlandii, Carran Tuchel. Idziemy, musimy przejść przez taką bramkę i stąd się zaczyna szlak. Tak, w stronę Carran Tuchel. Nie będziemy wchodzić na samą górę. Zobaczymy, dokąd Babyśmy sobie dojdziemy. Nie dali rady. No, nie mamy tyle czasu też. Zobaczymy, dokąd sobie dojdziemy. Na ile starczy nam sił i chęci. I ruszamy. Musimy sobie przejść tam przez te bramki. I idziemy. Początkiem naszej trasy było Cronin's Yard. To takie małe gospodarstwo, gdzie można zostawić samochód przed początkiem trasy, kupić coś do picia, a po powrocie odpocząć. Na naszej mapce oznaczone jest literką A. Czas rzeka. Za rzeką już będzie. Mamy owce pierwszą. Tak, podążamy ścieżką w stronę. A nie, to są dwie owce. Drabiny diabła po drodze. Owce się trzy pasą. Owce. Jeszcze malutka owieczka. Owce na wypasie, a my w drodze. 3, 4, 5 tych owiec tam jest. Jest owca. Tu są dwie owce. Tu jest jedna. Tam są dwie, znowu. I tam jest jeszcze jedna. I tam są jeszcze. I tam. I tam dalej. Ale idziemy tam. Tam. A na ten szczyt. Musimy po cichu podejść. W ogóle te owce są pomalowane, bo tu jest kilku farmerów, które prowadzą te owce. I tak, żeby owce się nie myliły między stadami, to farmerzy je malują różnymi kolorami. Każdy farmer ma swoje kolory i tak malują owce. Te na przykład już są ogolone. Nie mają. Ale miały na karku chyba niebieskie albo zieloną farbę. Podejdziemy bliżej, to zaraz wam pokażę. Zobaczymy. Nie uciekaj. Pokaż kark. O. Siema owca. Mordo. O, i mały. O, no tak. Na karku mają takie niebieskie maźnięcia farbą. Ale mały. A my już przeszliśmy spory kawał. No, tak to wygląda za nami. Za nami tyle taki widok. Jest bajkowo. No. Idziemy jeszcze kawałek w górę. Zobaczymy górę, na... do góry. W górę, do góry. Do góry. Jesteśmy coraz bliżej. Na szczyt nie będziemy wchodzić, tak jak mówił Antek przed chwilą. Tak, będziemy zmierzać w stronę szczytu. Zobaczymy, czy uda nam się dojść do Drabiny Diabła. Nie sądzę. Jak tam nasze siły, ocenimy za chwilę. Tutaj wychodzimy na taką małą górkę. Carran Tuchel. Idziemy dalej. Teraz będziemy wchodzić na zielony mostek. Trzeba pokonać rzekę. No. Chcesz iść dołem? No to iść dołem. No to przez kamienie. Przez kamienie, tylko nie wpadnij do wody. Mamy hardkorowca. My tutaj na chillku mostkiem, a tutaj jest hardkorowiec, który będzie skakał po kamieniach. Musimy to zobaczyć. Patrz, ciach, raz, dwa. Ale poszedł, łatwo było. A my mostkiem. Jak normalnie, czyli łatwo po kamieniach. Kiedyś nie było mostku, ale zrobili dla takich wygodnych jak my, żeby nie trzeba było skakać. Troszkę mocniejszego podejścia. No, teraz tu taki hardcore jest dla takich amatorów.
Tak jest, o, jest w dół, widać, że jest wysoko. No. Mostek zostawiliśmy w tyle. Podejście. O, tam jest taki fajny widok. Widoczki super są tutaj. A tam jeszcze jest taka większa rzeka i tam nie ma mostku. O, a tutaj jest rozejście szlaków. My idziemy zielonym w stronę Karantu Hill. Teraz troszkę będzie wypłaszczenia, troszkę będzie... No, wzniesienia. Łatwiej. A tam te schody, co są przed nami, to, tam to będzie ciężki kawałek szlaku. No. Za chwilę czeka nas przeprawa przez tą rzekę, ale tam jest mostek, więc... A ja nie idę mostkiem, ja jestem no hardkorowiec. No zobaczymy, czy da się zejść, bo tutaj wszystko zarośnięte dookoła. Więc może jedyną trasą będzie przejście przez mostek, zobaczymy. Panowie idą sprawdzić, czy zimna woda, dajcie znać. No dobra. To powiemy, czy zimna i ciepła woda. Górski strumień, więc powinna być zimna jak lód. To zwiastuje tylko jedno, chyba zimna, co? Mostek wygląda, tak? A woda jest zimna jak sama cholera. Jak cholera, no dobra. Jak woda jest... Przejście mostkiem jest easy. Niestety jest mostek. No tutaj dołem by było można przejść. No. W ogóle to jest taka kratka. Wszystko widać. No. Po jakie pole? I jeszcze góra, jak wulkan to wygląda. No. A poza tym przeszliśmy już duży kawałek. No i już startowaliśmy. O tam gdzieś, o tam, przy tamtym domku. Tam są domki, z których startowaliśmy. Przy tym białym domku startowaliśmy. Tak, kawał drogi już. No. A dopiero przy mostku byliśmy. A mostek jest? Tam. O, tam na dole. A tam ten drugi zielony, o tam gdzie ci ludzie idą daleko. No. Dobra, w górę, po schodach. Mozolna wspinaczka. Ale jest fajnie. No idź bokiem. Polecamy takie. To jest za... Tryb turysta górski. No. Tam jest ta drabina diabła. Tam jest drabina diabła, właśnie obczajaliśmy. Łantek rzuca, poluje na owce. No. Tam jest drabina diabła. Już jedno jak się schodzi ze szczytu, to jest dojście do takiego spadku i potem tamtędy jest podejście i to się nazywa Devil's Ladder, czyli... Już prawie trafił w owce jedno. Drabina diabła, albo diabelska drabina. Wspięliśmy się na najwyższy punkt chyba dzisiaj. Dalej już mamy płaskie podejście, więc na cirku spacerujemy, a tutaj... O, tam jest ten mostek. Tam jest mostek, którym szliśmy. A tutaj mamy w dole płynącą rzeczkę. Widzisz ten drugi mostek gdzieś? Tak, widzę. Widać go stąd? Tam daleko. Tam daleko. Tam? Musi być, no. Jest. Tutaj. Magilikudirix. Tam w ogóle są jeziora, ale już pewnie wyszły. Idziemy w stronę jeziorek. Tam powinny być dwa jeziora, między którymi prowadzi ścieżka. Naprzód. Żeby pokazać, jak to jest ogromne. Nie wiem, czy widzicie, tam spacerują ludzie. Zobaczcie, co oni są mali w porównaniu do tego wszystkiego. To jak nagrywamy z bliska, to jesteśmy ogromni, a wszystko małe. Ale jak się spojrzy na to, gdzie są ludzie i jak są maleńcy. No, jak mrówki. Wydaje takie małe. Jak mrówki. Wydaje się małe. W porównaniu z ludźmi. No, to jest spore. Ogromne. A tam w ogóle jest ten szczyt największy w Irlandii. Najwyższy szczyt Irlandii, Karantu Hill. Na szczycie jest krzyż. Na kamerze pewnie go nie da rady zobaczyć, ale my widzimy. Widać. Możemy zbliżyć. Zrobimy zooma. W postprodukcji. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. Mamy różowe owce. Tak, to oznacza, o tam, może będzie je widać. No. To oznacza, że one już są własnością innego farmera. No. Ponieważ te góry należą do prywatnych właścicieli, to nie są góry państwowe jak w Polsce. I oni sobie tutaj po prostu wypasają owce. Każdy maluje. No, a tu można sobie po prostu wejść pod górę, żeby się nie nudzić. Tak, udostępnione jest do spacerowania. No. Są udostępnione te tereny. Ale owce się wypasają i one tutaj mają pierwszeństwo przed wszystkim. Jest zakaz wprowadzania psów, właśnie dlatego, żeby nie ganiały owiec i nie straszyły. Więc można tylko pierwsze wycieczki bez psów. Zobaczcie moją fryzurę po tej spinacji. Pan żony trochę się zgrzał, pan Antoni już nogi gubi na kamieniach. Już niedaleko
wzniesienia, tam powinny być zaraz jeziora. Zrobiliśmy sobie mały przystanek na odpoczynek. W międzyczasie Antoni wzniósł taką budowlę, zamek Antońsza Bajosza w Irlandii. Zaraz będziemy wracać, to go może jeszcze bardziej dobudujemy. Na razie. Za kilometr są dwa jeziorka i tam się na dłużej troszkę zatrzymamy. Tak jest, tu chwilowa przerwa, a my dobudujemy zamek w drodze powrotnej. Już teraz go widać, ale zrobimy jeszcze większy. A teraz idziemy. Mamy kilometr 300, tak jak mówił Janek, do jeziorek. Sprawdziliśmy na mapie. Wydawało mi się, że one będą bliżej, ale są dalej. Ale fajnie, bo dłużej będziemy szli. Tak, mamy kilometr 300. Uwaga, a tam stoi samochód. Pan farmer dojechał tutaj autem. On nie musi chodzić tak jak my, bo to jego ziemia, więc może sobie jeździć. Gdzie chce. Tak, samochodami. A my idziemy w stronę jeziorek. I drabinę diabła już teraz coraz lepiej widać. Widać też pięknie szczyt. Karantuki, pogoda świetna. Ta drabina diabła w ogóle wygląda jak skocznia narciarska. Tam narciarze się rozpędzają i wyskakują. No, można i tak. Góry, te McGillicuddy's, są podzielone takimi ogrodzeniami właśnie dlatego, że należą do prywatnych właścicieli. Każdy ogrodził swoją część. Są też takie bramki, przez które można przechodzić. O, tu widzimy owcę pomalowaną na czerwono. To też różowo-czerwono. Też jakieś inne stado. Są porobione bramki, przez które mogą przechodzić turyści albo przejeżdżać farmerzy. A bramki są po to, żeby owce się ze sobą nie mieszały. Więc przechodzimy i zamykamy ze sobą bramkę, tak żeby owca nie przeszła. Tak, a tam ogrodzenie dalej idzie aż do rzeki, a w tą stronę ogrodzenie idzie tam wysoko w górę, aż do tej, do tego spadowiska kamieni. Tam też ogrodzenie jest. Tak, tam też są jakieś ogrodzenia. Zbliżamy się coraz bardziej do drabiny i jeziorek. No. Ustaliliśmy, że na jeziorkach dłuższa przerwa i będziemy kończyć trasę, a potem droga powrotna do samochodu i dalsze zwiedzanie Killarney i okolic. Jeszcze mamy przed sobą strumień. Teraz trzeba pokonać strumień. No. Nie ma mostku, tak jak mówiliśmy. Ale uszanowani mili państwo, już za tym strumieniem będzie. Trzeba pokonać strumień idąc po kamieniach. Można po wodzie. Jak jesteś jak Jezus, to możesz iść po wodzie, proszę. Śmiało po kamieniach, tylko ostrożnie. Kamienie są specjalnie ponacinane. Żeby woda z nich odpływała, żeby nie były śliskie. Ostrożnie idąc, da się przejść taki strumień. Po kamieniach. Tak jest, ostrożne, powolne kroki. No dalej, na koniec. O, różowe owce! O, różowe owce, tak jest. Dobrze. Aha, ja mam to przeskoczyć. No trzeba przeskoczyć, tam jest. Możesz się rękoma przytrzymać, pomóc ci? Dawaj łapę. Stań sobie na ten. I przełaź na tamten. Tylko rękoma się tam. Stoi, stoi, jest. No to ostrożnie. Jest przepaść. O, było blisko, było blisko. Rzucam kamienie. No i dobra, strumień pokonany bez zamoczenia. Doszedliśmy, szanowni mili państwo, tam woda se pływa. Jest jeziorko. Sukces, pełen sukces. Jesteśmy już tuż pod samą drabiną diabła i mamy jeziorko. Można sobie na dnie zejść. Za tamtą górą jest ponoć ocean. Można sobie zejść. Się pokąpać. Pokąpać to chyba nie bardzo, ale sobie zaraz tu gdzieś usiądziemy. Głowę pomoczyć. I będziemy się chilloutować. Tak jest, chill bomba. Dotarliśmy nad jeziorko. Chłopaki skorzystali, smoczyli ręce, głowy. Antek nie moczył, Janek wykorzystał jeziorko. Jak tam? Dobrze. Czadowo. Mamy drabinę diabła i najwyższy szczyt Irlandii, Carantuchil. Oto, to właśnie tu. Jak tam jeziorko? Czadowo, nie? A tam owce. Owce,
Misja wspinaczka zakończona. I pełen, będziemy. Pełen teraz... sukces. I zobacz, ruszamy w drogę powrotną. Was postoi tym razem. Zobaczymy. Ruszamy na dół i widzimy się już w następnych lokalizacjach. Jesteśmy teraz w Kilarni. I idziemy zobaczyć sklepiki. Antek to farciarz, bo w parkometrze znalazł angielską monetę. Tak, 5 pensów płaciliśmy za parking. Antek sprawdził, czy komuś nie wydało reszty. No i 5 pensów angielskie było, farciarz. Ma monetkę na pamiątkę. A my idziemy. Chociaż wziąłem to, wiecie, tą karteczkę. A tak, kwitek do samochodu. A my idziemy obczajać sklepiki z pamiątkami. Może coś fajnego znajdziemy. Mamy Sport Direct, właśnie wbijamy do niego. Tak jest, może będą jakieś irlandzkie koszulki lokalne, może z Harlingu. Zaraz to zobaczymy. Ło, dwupiętrowy, będzie szaleństwo. Idziemy się rozglądać, gdzie są jakieś buty. Mamy sprzęt do Harlinga, do futbolu, ale problem jest taki, że to jest Kerry. A my nie mieszkamy w Kerry, my się tak identyfikujemy z innymi. Ale sprzętu jest tu go, tego no, idę sportowego. Zaraz zobaczymy, koszulka Kerry, ile kosztuje. Tutaj są jakieś takie dziecięce, zobaczymy ceny. Idę na korki Kevina de Bruyne. 24 euro, i to, a to ta mała, a ta duża? 10-11 lat, to jest szaleństwo, 43 euro za koszulkę. Ja cię człowieku, chyba ktoś na głowę upadł. A są kaski do Harlingu. 70 euro, mega value, promocja. 300 zł. A to? Jest z korku. Co, jest z korku? To są z korku. Korek, tak. Kork to jest... O, tutaj to jest Kerry. No czego tu się spodziewać, skoro jesteśmy w hrabstwie Kerry, no to raczej tylko hrabstwo Kerry. Dobra, wybraliśmy tylko piłkę do futbolu gaelickiego, tą juniorską, bo koszulki z nas zwaliły z nóg, 90 euro, a juniorskie dziecięce ile kosztowały? 70? 60? 70. Najtańsza była Liverpoolu chyba za 35, ale to była jedyna. Ostatnia. Tak, i jeszcze patrzyliśmy koszulkę Irlandii, ale niestety była za mała, więc tylko bierzemy piłę. O, tak jest. Idziemy płacić. Jesteśmy w centrum. Centrum Kilarni. Miasteczko sobie żyje barami, a my byliśmy na zakupach i kupiliśmy tutaj mnóstwo różnych prezentów. Mamy cukierki z Guinnessem, mamy owce, magnes jest. Co tam jeszcze żeśmy wzięli? Baranka, baranek, skarpetki, cukierki, słodycze tradycyjne. Także prezenty mamy dla wszystkich, dla siebie też. A teraz idziemy coś przekąsić, bo już jesteśmy strasznie głodni. Pizzę, Domino's. Możliwe, że to tak. Dzień kończymy, no może nie kończymy, jeszcze spróbujemy podjechać na Lady View, bo tutaj zamówiliśmy sobie kolację. Co, zmęczony? Tak. Nogi odpadają. Trochę ich wykończyło spacerowanie na karantuki, ale warto było, zakupy zrobione, teraz czas na posiłek. Na jedzeni. Lecimy teraz na Ladies View. Na jedzeni pizzką idziemy do naszego auta. Mamy wypożyczonego Hyundai'a Bayona. Przepiękne auto, luksusowe. I lecimy teraz na Ladies View. Dobra. Pięknie jest. Proszę. Bardzo, jak pięknie. Cudownie. Jak Jurassic World. No i jesteśmy na Ladies View. Droga świetna po drodze, ale widoczek też
Genialny, tak, Janek nie macha do was, tylko odgania się od much, bo jest ich tutaj sporo. No ale widoczek fantastyczny. I właśnie tym widoczkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, łapka w górę i o subskrypcjach. Bye!